Cześć! Chciałem podzielić się z Wami ciekawym projektem, który znalazłem w sieci. Jest to humanoidalny robot sterowany przy pomocy Arduino. Nazywa się InMove i obejmuje wykonanie całego robota. To jest rąk, torsu, głowy, nóg itd. W tym wideo pokażę Wam najprostszą część, czyli złożenie palca. Ze strony twórcy ściągnąłem modele potrzebne do złożenia palca i wydrukowałem je. Modele mają zaprojektowane otwory, jednak przewierciłem je tak, żeby gładko chodziły z filamentem, który miałem. Następnie przy użyciu kleju cyjanoakrylowego skleiłem elementy. Polecam opakowanie z pędzelkiem, bo bardzo ułatwia nakładanie kleju. Dociąłem filament tak, żeby pasował i przykleiłem go do zewnętrznych części. Takie połączenie pozwoliło na swobodne zginanie. W ten sam sposób przymocowałem palec do podstawy. Przez przygotowany palec przeciągnąłem linkę. Ważne jest, żeby to połączenie nie poluzowało się, więc linka nie powinna być elastyczna. Dodatkowo dobrze, żeby była odporna na przetarcia. Linkę trzeba zawiązać na końcu palca. Ja dodatkowo założyłem zaciski, takie jak do linki hamulcowej. Kolejnym krokiem było przygotowanie serwomechanizmu. Użyłem HK15298. Jest on rekomendowany jako niezawodny i mający duży moment obrotowy. Ring dostarczony z serwo jest z nim świetnie spasowany, dlatego użyłem go i skręciłem z wydrukowanym kawałkiem. Przez tak przygotowany element przeciągnąłem linkę. Naciągnąłem ją tak, żeby przy obrocie ringu była napięta. Jak widzicie, podczas ręcznego obrotu krążka palec poprawnie zaciska się i rozluźnia. Serwo można sterować przy pomocy programu wgranego na Arduino. Jest też inna ciekawa opcja. W tym momencie steruję palcem na żywo, przesuwając suwak. Używam do tego programu MyRobotLab. Jeszcze na koniec słowo o zasilaniu. Może okazać się, że prąd dostarczony przez USB nie będzie wystarczający dla naszego serwo. Dlatego warto mieć osobne zasilanie. Można użyć 4 baterii AA lub 6-woltowego akumulatora. Jak widzicie, cały projekt jest prosty, nie wymaga wielkich nakładów czasu i pieniędzy. Dodatkowo jest to świetny start do wykonania pozostałych części robota. Dlatego zachęcam, żebyście spróbowali wykonać go samodzielnie. Jeśli nie macie drukarki 3D, to też nie zniechęcajcie się. Możecie zakupić wydrukowane elementy na stronie twórcy lub zlecić ich wydruk. To tyle. Jeśli wideo było dla Was interesujące, proszę zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia!